Czarny kwadrat na białym tle to jedno z najważniejszych dzieł w historii sztuki. Namalowany w 1915 roku przez Kazimierza Malewicza obraz stał się symbolem supremacji i prekursorem dzieł nieprzedstawiających. Jednak dlaczego coś tak prostego na zawsze zmieniło sztukę, jaką do tej pory wszyscy znali? Przez wieki jakość artysty i jego dzieł była oceniana przez pryzmat zdolności do jak najwierniejszego oddawania rzeczywistości. Nic mistrz najlepszy wymyślić nie zdole poza tym, co już w naturze spoczywa. Taki stan trwał aż do przełomu XIX i XX wieku, gdy to artyści za pomocą abstrakcjonizmu zaczęli przedstawiać świat nie obiektywnie, ale poprzez odczuwane emocje. W tych realiach w 1915 roku na wystawie w Sankt Petersburgu Malewicz pokazuje wspomniane dzieło. Jakiej trzeba było odwagi, by przed najwybitniejszymi malarzami pokazać to coś i powiedzieć, to jest teraz sztuka. W stworzonym przez siebie nurcie Kazimierz wywyższa ludzką myśl. Przez ten obraz pragnie przekazać, tego natura nie jest w stanie stworzyć. Oto człowiek pokonał naturę. Jednak czy abstrakcjonizm kończy walkę między kulturą a naturą? Niestety nie. Czarny kwadrat istnieje w świecie naturalnym i podlega tym samym procesom. Po 100 latach jest już tylko kolejnym zniszczonym płótnem.